jak żyjesz inaczej jak inni, to bądź gotowy na wpierdol! Na wpierdol fizyczny, umysłowy, ekonomiczny. Tak po prostu jest. To co zachęcam do subskrypcji kanału Wujka Porady, czołóweczka i lecimy z tematem. Bęk! Hej, kochany człowieku, kimkolwiek jesteś, wuja z Porada zabiera cię dzisiaj na spacer nad moją rzeczkę, nad rzeczkę, która mieści się w Bydgoszczy, która przepływa przez Bydgoszcz, brdę. No dobra, kochani, dzisiaj właśnie chciałem podzielić się swoimi myślami na ten temat, że zobaczę, jak to jest, że jeśli ktoś mówi inaczej niż jakaś osoba, oczywiście nie dotyczy się to wszystkich, to są moje myśli, przekonanie, że jakaś osoba mówi inaczej, żyje inaczej, ma inne poglądy, że dużo ludzi zaczyna w ogóle mieć chęć interakcji, przekonywania ich do swoich racji. Część z nich przechodzi w tryb tak zwany ośmieszania. Część ludzi przechodzi w agresję, nazwiecie idiotą, debilem, złodziejem, kłamcą i cholera wie co tam jeszcze. Wszystko w zależności od tego, jakie ma potrzeby, jaki ma potencjał. Dlaczego tak jest? No bo przecież jeśli ktoś żyje swoim życiem i uważa, że jego życie jest ok, to moim zdaniem nie ma czasu, ani też nie ma ochoty, ani chęci na to, żeby co? No żeby jechać, zajmować się innymi ludźmi, przekonywać ich do swoich racji, bo po prostu nie ma takiej potrzeby. W jego mózgu nie występuje nic takiego. No to dlaczego ludzie tak robią, moim zdaniem? Nie wiem, może nie do końca są pewni tych swoich racji. Nie wiem, może tak być, mówię o swoich doświadczeniach. Może czują się lepiej, dowartościują się, jeśli będą mogli udowodnić, że ktoś jest gorszy od nich. Słuchajcie, ile ludzi wkładają energii w to tak zwane hejtowanie, czyli mówienie o kimś źle, zamiast zajmować się swoim życiem i poprawiać swoje życie, to zajmują się życiem innych ludzi, chcąc ich zgnoić. Cholera wie, co tam jeszcze. Po co to jest? To jest banalnie proste. Łatwiej jest zajmować się innymi ludźmi, moim zdaniem oczywiście, niż zajmować się sobą. Żeby było śmieszniej, ja dzisiaj uważam, że to jest wszystko gówno prawda. Co to znaczy gówno prawda? To znaczy się, że jeśli nawet ludzie zajmują się innymi ludźmi, mówią o nich różne rzeczy, to wiecie co? To i tak zawsze mówią o sobie. Tak, po prostu mówią o sobie. Mówią o sobie. Bo jeśli ktoś w sposób agresywny wyraża się na temat innych ludzi, nie wiem, obraża ich, używa wulgarnych słów, przezwisk i tak dalej. No przecież to wszystko musi mieć w swoim deklu, w swojej głowie. Jeśli jest przepełniony miłością, radością tego życia, no to nigdy nie napisze, nie powie, nie zbluzga innego człowieka, bo mu się nie będzie chciało, bo wie, że to nie ma żadnego znaczenia. Wie, że musi, że chciałby lepiej zainwestować ten swój czas w pracę nad sobą. O, ale fajny mural, zaraz wam pokażę. Skoczę do góry tylko. I wtedy, jeśli wyczyści sobie ten mózg i zaczyna się zajmować swoim życiem, oczywiście o ile jest, akceptuje, bo dużo tych ludzi w ogóle nie akceptuje swojego życia, to taki szary świat może się mu zmienić w taki kolorowy, super fajny świat, pełen kolorów, radości, przyjaciół, zajmowania się sobą, realizowania swoich projektów, bez przekonywania innych ludzi do swoich racji. Bo nie ma potrzeby takiej. Bo każdy człowiek ma rację na tym świecie. Jak się nauczyłem tego, że jak w to nie wchodzę, bo nieraz jeszcze oczywiście wchodzę i chcę z kimś wejść, nie wiem, uruchamia mi się ten stary system starego Adama, tak zwanej agresji i chcę w to po prostu wejść. No to komu ja robię krzywdę? Sobie! Tak, kochani, robię sobie. Jeszcze raz dziękuję, że tu jesteście. Cokolwiek piszecie, to tak jak mówię, macie rację. Już, trzymajcie się cieplutko. Zapraszam na dobre życie. Hej!